Marcina Zaborskiego i jego gościa. W naszym studiu gościem jest Łukasz Krasoń, doradca w sztabie wyborczym Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry. Co wpisał pan w kalendarzu na stronie z datą niedziela, 12 lipca? Jakie ma pan plany? Oj, teraz mam tam pustkę. Naprawdę? Nic teraz nie jest wpisane? Teraz mam tam pustkę. To ważny dzień. Już zdążyłem jakby to najważniejsze wykreślić. Oczywiście pójdę na wybory, więc to... A, czyli jednak. Tego nawet nie musiałem zapisywać. Okej, dla pana to jest oczywiste, że trzeba pójść głosować, tak, nawet jeśli w dogrywce wyborczej nie ma Szymona Hołowni. Tak jest. A myśli pan, że dla wszystkich zwolenników Szymona Hołowni to jest oczywiste? Patrząc na analizy naszego elektoratu, myślę, że nie, ale myślę, że warto się nad tym jednak zastanowić. To jako doradca Szymona Hołowni i mówca motywacyjny, potrafiłby pan zmotywować waszych zwolenników, waszych wyborców do tego, żeby 12 lipca pojawili się przy urnach wyborczych? Myślę, że mógłbym spróbować. To proszę próbować. Przez całe życie jakby narzekamy na to, że ktoś inny za nas decyduje. Jeżeli jest dzień, w którym my możemy decydować w pełni, nawet jeśli nam się wydaje, że jeden głos to jest mało, to wybory, czyli w tym przypadku 12 lipca, to jest ten dzień. I bez względu na to, kto ma jakie wartości i doświadczenia, powinien pójść zagłosować w zgodzie ze sobą i jakikolwiek nie odda głos, niech da z siebie wszystko, nawet jeśli nam się wydaje, że to jest bardzo mało. To w ogólnym rozrachunku to jest bardzo dużo dla nas. Bo wieczorem, kiedy 12 będziemy szli spać, będziemy mieli poczucie dobrze wykonanej roboty. Ja zawsze na to tak patrzę. No tak, tylko mówi pan do wyborców, którzy chcieli, żeby prezydentem był Szymon Hołownia. No a mają wybór Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski. Nie chcieli ani jednego, ani drugiego. Muszą teraz wybrać. Sam Szymon Hołownia mówi, no, że on będzie głosował przeciwko Andrzejowi Dudzie, co, jak przyznaje, oznacza głos na Rafała Trzaskowskiego oddany bez przyjemności. No ja też jestem wyborcą, który dał z siebie wszystko, aby to Szymon był w drugiej turze i też będę stał przed wyborem, który nie będzie dla mnie optymalny. Ale podobnie jak Szymon, też mam doświadczenie w głosowaniu na mniejsze zło, czy w głosowaniu nie w 100%, bo powiedzmy opcje, które leżą na stole, nie odpowiadają mi optymalnie, więc no, myślę, że... Dla pana ten wybór nie będzie taki bolesny pewnie jak dla wielu zwolenników Szymona Hołowni. I wie pan dlaczego? No bo do polityki de facto wchodził pan razem z Koalicją Obywatelską w zeszłym roku w wyborach parlamentarnych. Pan był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na posła. Tak byłem, ale trzeba przypomnieć się jakby formułę Koalicji Obywatelskiej. To była formuła, gdzie każdy, kto zdobył jakieś poparcie wśród osób w regionie, mógł wystartować. To nie są tylko ludzie związani z Platformą. Tak, ale szedł pan do wyborów mówiąc, nie, ta Platforma to jednak nie? Proszę? Szedł pan do tych wyborów wtedy na liście Koalicji Obywatelskiej mówiąc, nie, ta Platforma to jednak nie. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Nie, zdecydowanie szedłem z moimi wartościami. I szedłem jakby na sztandarach, mając chęć powalczenia o tą grupę, dla której jakby, która jest mi najbliżej, czyli osoby z niepełnosprawnościami. Dobra, jesteśmy Poczułem, że tutaj potrzeba kogoś, kto weźmie trochę inaczej, zbuduje tą narrację, bo to są tematy ważne. To o nich rozmawiajmy. Jesteśmy dzisiaj w kampanii wyborczej prezydenckiej wciąż, a pan wybór między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą. No i teraz zastanawiam się, jakie pytania zadałby pan im dzisiaj w debacie wyborczej, gdyby miał pan taką możliwość? Najpierw pytanie od Łukasza Krasonia do Andrzeja Dudy. Do Andrzeja Dudy? Tak. Panie Andrzeju Dudo, jak de facto czuje się pan z tym, co pan zrobił 2 lata temu, kiedy osoby z niepełnosprawnościami strajkowały? Jak pan widzi ich rolę w społeczeństwie? Jak pan widzi Polskę roku 2025, kiedy będzie pan kończył ewentualnie drugą kadencję? Gdzie ci ludzie są w pana życiu, w ogóle w społeczeństwie? A Andrzej Duda odpowiada panu tak, jak na przykład na jednym ze spotkań wyborczych w Lęborku na początku czerwca i mówi: 500+ trafiło do wszystkich dzieci, także tych, które mają niepełnosprawności. Poza tym zostało wprowadzone 500 zł dla osób niepełnosprawnych, które są już pełnoletnie. To większe świadczenia niż wszystko to, co było do tej pory. No i tutaj mamy klasyczne spychalstwo. Jest konkretne pytanie, konkretna grupa docelowa się używa frazesów, które de facto nie załatwiają nic, bo ja przecież znam mnóstwo osób, rodzin, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością. 500 zł to jest jakaś forma wsparcia, ale
jak się doda wszystko to, co wokoło, że coraz trudniej jest to rehabilitację, coraz trudniej jest to opiekę, pomoc w ogóle dla takiej osoby, to się ma nijak do rzeczywistości. Łukasz Krasoń jest naszym gościem ze sztabu wyborczego Szymona Hołowni. I teraz pytanie o pytanie do Rafała Trzaskowskiego w debacie wyborczej. O co pan go pyta? Myślę, że mógłbym rozwinąć jakby to pierwsze pytanie do pana Andrzeja Dudy, ale też, czy, panie Rafale, czy w tej wizji prezydentury, którą pan będzie chciał roztoczyć nad Polską przez najbliższe 5 lat, będzie to wizja, która włącza osoby z niepełnosprawnościami? Czy jakby wyciągnie pan wnioski z wszystkiego tego, co pan ma już za sobą przez 2 lata pracy w ratuszu warszawskim? Czy jednak ciągle pan będzie gdzieś te błędy powielał? No i właśnie pytanie o to doświadczenie z Warszawy. Na przykład na bieżąco. Warszawa w tym roku nie dofinansuje z powodu koronawirusa turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Wściekł się pan? Może nie wściekłem się, bo jakby lubię mieć pewną sprawę z wielu perspektyw. Nie znam tych szczegółów tej sprawy, ale jest to bulwersujące. Ale nie tylko to mnie bulwersuje. My w programie mamy cały rozdział o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. I niestety tu w Warszawie jest duży problem. W ratuszu jest dużo niższy współczynnik zatrudnienia takich osób niż powinien być. Nie ma być. 6%? Nie ma 6%, jest około 3%. Mało kto wie, ale Warszawa zapłaciła w tamtym roku 4 ponad miliony złotych kary. Tylko dlatego, że osoby z niepełnosprawnościami nie były zatrudnione. Panie Łukaszu, Szymon Hołownia zakłada Stowarzyszenie Polska 2050, ale nie kryje, że może też powstać z tego partia polityczna. Wchodzi pan w to? Wchodzę w to. W partię polityczną też, jeśli ona będzie. Wchodzę w ten róg. A to, czy będę się widział w tej części odpowiedzialnej za politykę, pewnie przyjdzie na to czas. Ale osoby z niepełnosprawnościami nie od dziś są w polityce, ba, bywają w rządzie, bywają ministrami, nie od dziś upominają się o prawa tej społeczności. Nie boi się pan, że zostanie pan najzwyczajniej w świecie wykorzystany w politycznej rozgrywce? Oj, to pytanie i tego typu zarzut padał jeszcze podczas kampanii wyborczej do Sejmu. O to się nie obawiam, bo tak jak powiedziałem, w spocie, który wyszedł kilka dni przed ciszą wyborczą, Szymon to jest osoba, która nie tylko do nas mówi, ale przede wszystkim nas słucha. Proszę zauważyć, że rzeczywiście gdzieś tam zdjęć czy obrazków w kampanii, gdzie pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami i kandydatami, jest sporo. Ale realnej takiej chęci zaangażowania tych osób, to jak pamiętam tylko zrobił Szymon. Myślę, pytanie, czy przez najbliższe 3 lata, ponad 3 lata do wyborów, wyborcy będą chcieli was słuchać, czy utrzymacie zainteresowanie sobą do kolejnych wyborów parlamentarnych, a to dużo czasu w polityce. Wierzę w to, że tak. Bo jakby nie staramy się myśleć o polityce tylko i wyłącznie według klucza, który jest do tej pory dostępny. My chcemy tworzyć nowe rozdziały. To o tych nowych rozdziałach rozmawiamy teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Dziękujemy słuchaczom, ale oczywiście liczymy na was w sieci. Łukasz Krasoń, mówca motywacyjny, doradca w sztabie Szymona Hołowni, nieustająco z nami. Panie Łukaszu, w kampanii wyborczej mówił pan tak. Musimy zadbać o poprawę świadomości społecznej, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. Co powinno, albo co mogłoby przynajmniej się zmienić w naszych głowach, żeby pomyślał pan, okej, udało się nam coś? Myślę, że tutaj jest walka o większą tolerancję, o zrozumienie. Myślę, że to jest w ogóle obycie z tego typu osobami. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Barcelonie przez jakiś czas, czy potem byłem w Stanach, czy w Kanadzie. Tam widok osoby z niepełnosprawnością był czymś standardowym. Tam się szło do muzeum, tam się szło do restauracji i ten obrazek, że ktoś cię obsługuje, czy pomaga ci, czy jest obok ciebie, a ma niepełnosprawność, to był standard. Myślę, że to jest coś, co jeszcze jest przed nami. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób niepełnosprawni, tak pan mówi. I jeszcze jedno, że kiedyś, wcześniej czy później, każdy z nas może stać się niepełnosprawny, czy osobą z niepełnosprawnością i za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat możemy wymagać pomocy. No, niektórym chyba trudno sobie to wyobrazić, przyjąć to do wiadomości. Trudno, bo my z automatu odsuwamy wszystko to, co
to, co nieprzyjemne. Ale no, jak tak spojrzeć z tej perspektywy naprawdę czasu, przecież każdy może mieć za chwilę 70 lat po upływie czasu, a przy 70, 80 pewne problemy fizyczne u nas przychodzą, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Przecież może się zdarzyć wypadek. Jeżeli to nawet nie dotyczy nas, to może dotyczyć kogoś z naszej najbliższej rodziny. I mówi pan, że osoby z niepełnosprawnościami to nie są tylko biorcy programów socjalnych, choć oczywiście często są. Ale ma pan takie doświadczenie, że tak właśnie jest pan postrzegany jako biorca programów socjalnych? Tak, to wielokrotnie tak było. Jakby przez całe swoje życie udowadniam, że tak nie jest. Ale mam znajomego, który ma porażenie mózgowe. Chłopak nie mówi. To chłopak, no facet 26 lat ma. I wziął ślub. W tamtym roku urodziło mu się dziecko. Ma spastyki, jakby się do niego podeszło na metr, to możesz oberwać z piąchy. Nawet nie wiesz kiedy. Chłopak ma syna. Chłopak ma żonę. Chłopak pracuje. Idealny przykład na to, że możemy dużo więcej niż się nam tylko może wydawać. Pan też ma syna. Ja też mam syna, tak jest. W co się najbardziej pan lubi z nim bawić? On uwielbia jakby mnie karmić. On uwielbia najpierw robić jakieś różne pieczątki, malować mnie ręce albo głowę, a potem przychodzi z taką pianką do mycia i oczywiście mnie myje. Myślę, że to wtedy jest najwięcej frajdy. Zajrzałem do programu Szymona Hołowni, który pan współtworzył. I tam jest napisane na przykład tak. Inicjatywy oddolne rodzin i organizacji pozarządowych pokazują, jak często niewielkim nakładem finansowym możemy zmienić system. Co kryje się za tym zdaniem? Jak przy użyciu niewielkich pieniędzy można zmienić system i pomóc osobom z niepełnosprawnościami? Świetny przykład widziałem w 2014 roku byłem na festiwalu filmowym w Koszalinie, Integracja Ty i Ja, i tam to wydarzenie było dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. I tuż obok Koszalina jest półotwarte więzienie, ponieważ wydarzenie było w ciągu, no jakby to było we wrześniu, więc mieli problem z wolontariuszami, więc zaprosili niektórych więźniów, którzy pojechali tam do tego miejsca pomagać jako wolontariusze. I to, co było dla mnie niesamowicie piękne, ile ci ludzie mieli w sobie empatii, jak bardzo chcieli pomóc, pchać te wózki, przenosić ludzi z punktu A do punktu B, pomagać. I tak sobie wymyśliłem, że to jest coś, co mogłoby się multiplikować w wielu innych miejscach. Ludzie, którzy popełnili jakiś błąd, ale jeśli mamy ich resocjalizować, to powinniśmy to robić właśnie w taki sposób, że oni mogą dać z siebie coś więcej niż tylko odbębnić swój czas na pryczy czy w małej kanciapce. Pan na co dzień korzysta z pomocy asystenta. Trudno jest zdobyć takie wsparcie? Oj, bardzo trudno. Po pierwsze, jakby jeżeli się nie ma pieniędzy, no to często jest bardzo to w ogóle ograniczone. Ja niestety muszę to opłacać z własnych środków, ale tak. Raz, że tych ludzi jest mało. Często, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy fizycznej, to jest dwa razy trudniej, bo jakby częściej to są osoby starsze, te, które chcą pomagać, asystenci. A jednak no, ja potrzebuję osoby młodej, która też mnie przeniesie. Silnej. Silnej, tak. Ja może nie ważę za dużo, ale trzeba. No, ale rząd prowadzi program, on się nazywa Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. I co? No, piękna nazwa, piękny nagłówek, ale jak się wejdzie w szczegóły, to taki asystent według tejże ustawy może pomóc w podaniu szklanki wody, może przeczytać komuś gazetę, podać pilota, ale pomóc toaletą nie może. Przenieść z wózka na łóżko nie może. Ubrać nie może. Więc to jest de facto znaczy, taki... nie może, bo przepisy mu zabraniają? Przepisy zabraniają. Dlaczego? No trzeba by sprawdzić ustawodawców. To jest ewidentnie łamanie konwencji ONZ, która mówi wprost, jak bardzo państwo powinno pomagać. No niestety.
Ja spojrzałem do tego programu, do opisu tego programu i tam zainteresowała mnie jedna rzecz. Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. 30 godzin miesięcznie. Czyli godzina dziennie. Godzina dziennie. No to w sumie, żeby osoba przyszła, podała szklankę herbaty, wymieniła baterię w pilocie, podała kapcie i się musi już zwijać. No to jest taki absurdalny pomysł. Też de facto trzeba spojrzeć, że niestety nie wszystkie gminy to realizują, więc nawet tego ludzie nie mają. To, ale to powiedzmy, że gminy mogą dopłacić do kolejnych godzin, to znaczy 30 godzin miesięcznie opłaca rząd, a jeśli gmina chce, to może dopłacić za kolejne godziny takiemu asystentowi. Co się bardzo rzadko zdarza, bo gminy nie mają pieniędzy na wiele innych rzeczy. Mówi pan o konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. My ją ratyfikowaliśmy w 2012 roku, ale jak podkreślacie w swoim programie, to jest fikcja, to znaczy tak. ona nie działa. Ale to konkretnie, co to dokładnie znaczy, że ta konwencja w Polsce nie działa, poza tym, o czym pan przed chwilą powiedział? W tamtym roku przyszedł raport z komisji, która wyartykułowała 50 najważniejszych podpunktów, które niestety Polska łamie. Tu już chodzą o sprawy z architektury, ze sprawami architektonicznymi, ale przede wszystkim poszanowanie w prawie. Chodzi o wyłączeniu tego haniebnego zapisu o ubezwłasnowolnieniu osób z niepełnosprawnościami, szanowania ich prawa, a nawet takie rzeczy proste, które można bardzo szybko wyeliminować, jak zmiana ustaw i w ogóle przepisów, aby pozbyć się słów inwalida, kaleka, coś, aby ci ludzie czuli się równoprawni. To wciąż jest u nas problem duży w tekstach prawnych, że te słowa się naprawdę tam pojawiają? Nikt się tym nie zajmuje, więc to ciągle jest niestety. Często ustawy bazują na fundamentach z lat 90. Panie Łukaszu, mówił pan o zatrudnianiu. Rzeczywiście mamy przepisy, które regulują, ile osób z niepełnosprawnościami powinno być zatrudnionych w urzędzie czy w firmie. No i czytam o tym w programie Szymona Hołowni i to, co jest ciekawe, to nie jest tak, że problem jest jednostronny. To znaczy, że tylko te firmy są winne i tylko te urzędy są winne. No bo ta, w cudzysłowie, wina leży też po drugiej stronie tych, którzy powinni być zatrudniani. Tak jest, no to jest problem systemowy. Ja wiem, że mamy niestety takie myślenie i też przez pułapkę rentową osoby z niepełnosprawnościami nie chcą dawać z siebie więcej, bo się po prostu boją, jeżeli on ma dostać pracę za 2000 zł, ale przy okazji ma stracić rentę, która daje mu 1000 zł, no to on zyskuje tylko 1000, ale ileś tego czasu swojego musi poświęcić, więc tak, musimy edukować pracodawców, ale dwa, poprzez coachów kariery i inne tego typu instytucje, pomagać osobom z niepełnosprawnościami podnosić swoje kompetencje. A chcą podnosić swoje kompetencje? Część chcą tak. Rozwijać swoje kariery? Chcą się uczyć od nowa czy czegoś nowego? Część tak, czyli nawet nie wie, żeby chciała, więc to trzeba działać i na tej sferze mentalnej, ale też umiejętności twardych. Panie Łukaszu, w programie Szymona Hołowni pisaliście też o edukacji osób z niepełnosprawnością, tej podstawowej edukacji. No i piszecie tak. Przede wszystkim powinna być zorientowana na możliwie najlepszą integrację ze zdrowymi rówieśnikami. Czy to znaczy, że powinniśmy zamykać szkoły, które są przygotowane tylko dla osób z niepełnosprawnościami? Niepełnosprawności jest mnóstwo. I też musimy sobie zdać sprawę, że każdy uczeń, każde dziecko z niepełnosprawnością będzie miało inne potrzeby. Ja pamiętam, jaką batalię jakby poświęcili moi rodzice, kiedy miałem lat 7. Dyrektor nie chciał mnie puścić do zwykłej podstawówki. A jednak rodzice się uparli i dzięki temu jestem dzisiaj taki wyszczekany. Gdzieś tam coś w życiu osiągnąłem. Chodziłem do normalnej szkoły. Ja po prostu przeżyłem całą ścieżkę jak moi rówieśnicy, więc jeśli tylko się da taką ścieżkę takiemu dziecku zapewnić, to powinniśmy to zrobić. Rafał Trzaskowski mówi, że chce przełożyć na język programowy wasze propozycje. Propozycje Szymona Hołowni z kampanii wyborczej. Tam mówi o wecie samorządowym, o wecie demokratycznym, o zielonym wecie. Ale wśród tego, o czym mówi, zgadzając się z Szymonem Hołownią, nie ma postulatów, o których dzisiaj rozmawiamy. Nie jest pan zawiedziony? Czy jestem zawiedziony? Ja bym chciał zobaczyć nie obietnice,
bo już wiele obietnic słyszałem, w szczególności do naszego środowiska, a realne zmiany. Jeżeli panem prezydentem zostanie pan Rafał Trzaskowski, jeżeli zatrudni doradcę w tym zakresie, jeżeli będzie miał te 6%, to ja będę zadowolony, bo będzie już jakaś tam realna zmiana. Pan pomoże zostać Rafałowi Trzaskowskiemu prezydentem? Będę robił wszystko, aby w Polsce było lepiej, także dla naszego środowiska. To jest taka odpowiedź już polityczna, proszę wyważyć, ale pytam konkretnie. Zagłosuje pan 12 lipca na Rafała Trzaskowskiego? Zagłosuję 12 lipca, ale pozwoli pan, że z racji tego, że ja się nie uważam jeszcze politykiem, nie czuję pełnej jakby pełnego połączenia z tym słowem, zostawię sobie tą odpowiedź już dla siebie. A może zdradzi mi pan, dlaczego nie szedł pan do wyborów prezydenckich razem z Małgorzatą Kidawą-Błońską jako startujący wcześniej z Koalicji Obywatelskiej, tylko szedł pan z Szymonem Hołownią? Odpowiedź bardzo prosta. Tuż po wyborach do Sejmu jakby zgłaszałem swoją chęć pomocy, bo dla mnie jakby ten obszar jest cały czas bardzo ważny i jest cały czas, więc... No i niestety tam dostałem odpowiedź: mamy swoich ekspertów, wiemy lepiej, poradzimy sobie. Tam, czyli w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie, to już, bo to wtedy jeszcze nie było mowy o wyborach na prezydenta. Mówię, w sztabie koalicji. No minął miesiąc, wtedy się pojawił Szymon. Do mnie zadzwonił, my się z Szymonem znamy. Więc nie miałem wątpliwości, kiedy stworzyliśmy program, który ma 5 stron na 4, a potem to zobaczyłem program pana Rafała i tam 4 linijki. O tym temacie to wiedziałem, że dobrze zrobiłem. Na swojej stronie pisze pan o sobie w taki sposób. Nawołuję do tego, aby słabości postarać się wyeliminować, a jeśli z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, to aby zrobić z nich nasz atut. Gdyby miał pan doradzać teraz kandydatom na prezydenta, tym dwóm, którzy zostali na placu boju, to jak zrobić z ich słabości atut? To jest możliwe? Trzeba było przeanalizować, które te aspekty są naprawdę słabością. Ja podam może swój przykład. Kiedy zacząłem przemawiać, to doszło do takiego absurdu, że kolega do mnie podszedł. Mówił: Łukasz, to jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe, że coś na wózku. Ja się muszę męczyć, kiedy wychodzę na scenę, by jakby porwać ludzi. A ty wychodzisz i już to masz. I już pan ich kupuje. I już ich kupuje, więc to jest trochę chyba takie coś. Słyszał pan nieraz, nie dasz rady skończyć szkoły, nie znajdziesz tak pracy, mam. Nie założysz rodziny. Szkoła skończona, rodzina jest, praca jest. Jak pan się nauczył nie odpuszczać? Na początku wiele razy odpuszczałem. I zrozumiałem, jak bardzo mnie to z czasem boli. I jakby niechęć do tego typu uczuć sprawiła, że w końcu zacząłem robić inaczej. I dzisiaj, kiedy wiem, że jak to pierwsze wrażenie, kiedy napotykamy na przeszkodę, jak ono jest mylne. Czasami, kiedy przejdziemy ten pierwszy moment jakby tego szoku, że się nie da, nagle się pokazuje tyle otwartych drzwi. No okej, ale coś się wydarzyło, że pan się otworzył na na to inne myślenie? No bo zmiana zwykle bierze się skądś, z jakiegoś impulsu, z wydarzenia, z jakiejś myśli. Miałem 16 lat, wyleciałem z wózka elektrycznego, zerwałem ścięgna. Ja w chwilę wcześniej pomyślałem sobie, gorzej być nie może. Minęło kilka tygodni, patrzę w sufit, boli mnie jak diabli. Śmieję się z tego, że gorzej być nie może, przecież właśnie jest. Więc równie dobrze może być lepiej, więc tego się uchwyciłem. Łukasz Krasoń, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.